Siema, witam was w kolejnym odcinku z Dead by Daylight i już się możecie domyślić po tytule i po tym, co widzicie, co się będzie w tym odcinku znajdować. Już stworzyłem taki build, o dziwo, był to jeden z moich pierwszych filmów na kanale. Polegał on oczywiście na kampieniu piwnicy i tutaj nic się nie zmienia. Będziemy mieć troszeczkę zmodyfikowany ten build tylko po to, żeby bardziej pownerwiać surwów, może wykorzystać ich głupotę, gdy będą chcieli przyjąć hity przez oczarowanie. Więc tak, składamy build z Noeda, Bloodwardena, Agitation i właśnie Starstruck. Do tego dobieramy sobie najlepsze addony dla buby, jakie tak naprawdę są, które pozwalają nam jechać, no jeśli sobie to policzymy, to tak gdzie ja jestem, to do Meksyku mógłbym dojechać na tej pile, a do tego seteczki, żeby troszeczkę więcej punktów mieć z tego meczu. Zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Mamy szpital, mapa zdecydowanie nie najgorsza na bubę, ale też niezbyt moja ulubiona. Jest tu dużo palet, dużo okien, ale wierzę, że jakoś dam radę ten mecz wyciągnąć. Oczywiście trzeba będzie się dowiedzieć... już mamy jakiegoś surwa. Trzeba będzie się dowiedzieć, gdzie jest piwnica, to jest nasz, jak wiadomo, priorytet. Może zrzuci tą paletę? Fajnie by było? Nie, niestety, bardzo wcześnie klikałem... Staki, jestem trochę odzwyczajony od buby, ale nie ma tego złego, co by na dobre to nie wyszło. Na pewno zaraz będę ją w stanie dogonić. No nic, musi wlecieć M1, no bo tak to jest. I robimy szybkiego fejka, tak żeby jej trochę namieszać w głowie. To pójdzie paleta na pewno. Tą najważniejszą, najbardziej bezpieczną paletę na mapie, tak, drugą najbardziej bezpieczną, bo jest jeszcze taka jedna w korytarzu, mamy z głowy, więc to bardzo dobrze. Nie lubimy bardzo bezpiecznych palet, zwłaszcza jako kanibal. Okej, elegancko, mamy i tą paletę z głowy. I mamy oczywiście zestaw 15 kolejnych na drodze, ale nie ma w tym nic złego, ktoś tu zrobił tego gena. Mądrą opcją byłoby się zająć gonieniem tej osoby właśnie. Może i to jest plan, żeby faktycznie większość z tych palet z mapy sobie zgarnąć, żeby potem łatwiej nam było zdecydowanie gonić surwów. Jestem jak najbardziej za tym planem. O no proszę. Czyli mój fake był zdecydowanie niepotrzebny, bo Aid żyje swoim życiem. Rzecz, która jest ważna w tych addonach, jest taka, że one są bardzo komfortowe. Naprawdę nie musimy się praktycznie w ogóle przejmować, kiedy odpalamy piłę. Odpalamy ją sobie jak najwcześniej i naprawdę nie ma się to przejmować, bo i tak naprawdę dojedziemy z surwa, nieważne w jakim miejscu jesteśmy. Mamy pierwszego powalonego surwa i proszę, niech będzie tutaj piwnica. Jest tutaj piwnica, mamy to, mamy dobry początek. Zobaczymy tylko, czy będę w stanie... coś tutaj pokampić, pogmerać z tymi surwami. Na pewno wiadomo, Insidious strat niestety już się nie sprawdza. No bo wiecie jak jest. Większość surwów gra teraz na komach i faktycznie bardzo ciężko jest. No tak naprawdę, wiecie, od razu idzie info, ja jestem kampiący Leatherface i tak naprawdę mamy nici z naszego planu. To będzie Dead Heart, patrzy tak nerwowo za siebie, że to może być Dead Heart. Jest, to był Dead Heart. I mamy na ziemi surwa i on jest zaraz przy piwnicy. Jestem... O, no proszę, akurat podniosłem. Ale no nic. Borrowed time. Nie martwcie się, jestem w stanie na spokojnie wziąć te hitki. Niestety Starstruck nie był gotowy, a szkoda, bo możliwe, że udałoby mi się tego Davida powalić. Gdyby był gotowy. Taka ciekawostka, jeśli używacie tego perka, to efekt narażony kończy się, gdy on jest do połowy załadowany na czerwono. W sensie, gdy perk jest załadowany do połowy na czerwono i wtedy efekt się kończy. I do tej połowy się efekt cały czas będzie trzymał. Próbujemy zrobić jakąś dziką objazdówkę. I ktoś zdjął, gdy akurat tu jestem. Oj, moi mili. Przykro mi, po prostu mi przykro. Jako, że to jest bardzo toksyczny film, no to zgadnijcie co, będziemy unikać DS-a. Chociaż też wyjaśniałem, że nie jest to zbytnio toksyczne. Tak myślę, że
i tak napsuje krwi tym surwom. Brakuje tu oczywiście Insidiousa, ale tak jak mówię, ten Insidious to jest naprawdę klątwa, jeśli chodzi o ten build. Próbowałem go kilka razy już złożyć razem z Insidiousem, ale uwierzcie mi, nie da się. Nieważne gdzie staniecie, po powieszeniu pierwszego, może drugiego surwa, jak już kampicie, nie da się zgarnąć ani jednej osoby więcej na hak. Niestety. Tamci się na spokojnie wyleczyli, ale oczywiście mnie to nie interesuje, bo Davidek również pójdzie do piwnicy. O ile będę go w stanie donieść, a prawdopodobnie będę go w stanie donieść. Nie będę go w stanie donieść, bo stanęła na przejściu niestety. Ale przynajmniej postaramy się zrobić tak, żeby on nie mógł mi łatwo uciec. Pobieg na okno, pobieg na okno. Widzicie, te surwy są właśnie, tak to się kończy, że przyjmują hity. Bardziej by się tu Madgrid przydał, nie ukrywam, byłby to lepszy wybór. I szczerze mówiąc, może jeśli będzie kolejny mecz, to spróbuję założyć tego Madgrida. To będzie Dead Heart, bo to David, oczywiście, że tak. I dalej się kręcą wokół tej piwnicy, dalej się wokół niej kręcą, więc... będzie to kolejny hak w piwnicy. Sytuacja bardzo słaba oczywiście dla surwów. Nigdy nie chcecie się tak znaleźć, żeby was Leatherface był w stanie wieszać w piwnicy oczywiście. No bo widzicie, jak to się kończy. Ja jestem w stanie biegać wokół tej piwnicy na bieżąco, tak naprawdę proxy campić. I mam z tego bardzo dobre efekty. Także nie dajcie się za wszelką cenę powieść w piwnicy. Odbiegajcie od niej najbardziej jak tylko możecie. Jeszcze mi się tak złożyło, że tak naprawdę 3-4 geny mam zaraz obok tej piwnicy. I już jakaś kolejna zbłąkana duszyczka tutaj widzę. Zablokuję sobie okno, żeby nie mogła przez nie przeskoczyć. I proszę, mamy i Elodie. To jest jej drugi hak, jeśli dobrze kojarzę. Bo już raz mi wisiała. Co to za latareczka? O nie, nie, moja miła. O, Dead Heart. Mogłem to przewidzieć. Na spokojnie ją sobie powieszę. Jego zostawimy, bo na pewno ma zegarek. To jest prawie że pewne. O, no proszę. Zdecydował się na zdjęcie, to bardzo dobrze. Mam dwie ofiary do gonienia i bardzo chętnie się za nimi udam. O, 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 właśnie tak sądziłem, że ktoś będzie chciał zostać. I Starstruck wchodzi w grę idealnie. Ktoś tu jeszcze chyba zbiegł. Owszem. Dead Heart, czekałem na zegarek, ale skoro użyła Dead Hearta, to nie miała zegarka. I nie dam jej użyć tego DS-a, nie dam jej tej satysfakcji z dźgnięcia mnie w ramię, więc poleży sobie ona chwilkę na glebie. I któż to jest? To ponownie Davidek. Dead Heartik, Davidku, Dead Heartik, właśnie tak. Niech oni sobie trochę uspokoją tą gierkę, tak jak wiecie, no już nie będę tak chamski, że będę stał jej nad głową, ale chociaż trochę tych forów muszę im dać, no bo bez przesady, aż taki chamski to ja nie będę. Davidek zalicza drugi hak i według koła haków mamy 2, 4, 6, 8 haków, czyli którykolwiek teraz mi nie padnie, będzie on szedł na hak. W sensie będzie on umierał, więc zdecydowanie jest to fajna sytuacja do zamykania gry. Się pogubiła moja droga Kate. Te właśnie palety na obrzeżach mapy są bardzo fajne dla Leatherface'a i ogólnie dla killerów, no bo można sobie na spokojnie kurwa tutaj ograć, zwłaszcza są to dość niebezpieczne palety. Nawet jeśli zrzuciłaby tą paletę, byłbym w stanie ją dość szybko obejść, dużo dystansu by nie zrobiła. I właśnie dlatego jest to świetna sytuacja. Mamy właśnie Kate zabitą teraz na haku. I szykuje się też Davidek zabity. No bo oczywiście Baby David łazi własnymi ścieżkami. Niestety nie udało mi się zrobić usage'u z Blood Wardena w tym meczu. A szkoda, szczerze mówiąc, bo to jest chyba najbardziej frustrująca rzecz dla ocalałych. Jak widzą tego Blood Wardena, jeszcze wbiegają w bramę myśląc, że go nie ma. A potem się okazuje, że jest i... raz, dwa lądują na haku. No proszę. Nasza
ukochana Zarina, czyżby ostatnia osoba była w szafeczce? Owszem, i to wskazanie palcem, najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć, ale należy jej się, bo chowanie się po szafkach jest złe, nie chowajcie się po szafkach, nie warto tego robić, to jest naprawdę głupia rzecz. Głównie dlatego, że nie dość, że wyglądacie na debila, no to jeszcze ktoś was może w ten właśnie sposób sprzedać. No i co, chyba oddamy Zarince Hacza, no bo za to godne poświęcenie myślę, że jej się należy. Więc przejdę się i poszukam tego Hacza, żeby mogła sobie ona uciec. Boże, szukanie tego Hacza zajęło mi z minutę, to naprawdę obrzydliwa mapa, bo trzeba bardziej nasłuchiwać niż patrzeć. Mamy więc pierwszy meczyk, bardzo dobrze wyszedł. Miejmy nadzieję, że sól na czacie się nie posypie, no bo jednak jest to dość niemiła sytuacja dla surów, ale widzę, że przyjęli to z jak największą godnością. Zapraszam więc was do kolejnego meczu, w którym nieco zmodyfikuję ten build i faktycznie pokampimy sobie na Insidiousie, żeby było troszeczkę ciekawiej. Mamy i kolejny meczyk już po obramówce, po tej winiecie lekkiej na ekranie możecie się domyślić, jakiego perka mam. Jest to Insidious. Mapa swoją drogą Autohaven, bardzo fajna. Zobaczymy sobie od razu, czy w małym jest piwnica. Tak jak widać, wymieniłem sobie dwa perki, Starstrucka oraz Blood Wardena, wymieniłem na Insidiousa oraz Mad Greeta, na te perki, o których mówiłem. Myślę, że ten build może mieć nieco większy potencjał do kampienia, no i do tego, że na pewno nikt nie będzie w stanie przyjmować hitów, no bo licznik wtedy tego Wigla efektywnie się stopuje, gdy ktoś przyjmie hita. Ups, nie wcisnęło mi się staka, ale to zaraz skorygujemy. Kolega już wolał zagrać trochę bezpieczniej. Nie dolecę niestety, nie jestem w stanie. Nie sięgnąłem, ale może nie zna timingu. Niestety nie wyszło mu to perfekcyjnie. Widziałem swoją drogą ten materiał od Zdarwy, w którym on pokazuje, jak wytajmować to wyjście z szafki, kiedy Leatherface właśnie ma tantrum, i możecie w sumie napisać w komentarzach, czy chcielibyście taki film zobaczyć przetłumaczony na polski, bo nie każdy też ogarnia angielski, a to zawsze jakaś dawka wiedzy, która może wam się przydać w waszych meczach. Niestety do piwnicy nie byłem w stanie go dociągnąć, no bo wiadomo, jakbym próbował, to raczej by mi się zerwał. Nie mam Iron Graspa, bo też myślę, że Agitation jest nieco lepsze. Tak, właśnie tak sądziłem, że ten surf pójdzie w drugą stronę, skoro nie było go tam. Tej palety nie mamy z głowy, za to mamy tutaj trzech surwów. I mogłem kontynuować, ale niestety nie pomyślałem na tyle. Za to Magnum się wywala i zgadnijcie, gdzie się wywala. Wywala się przy piwnicy, więc jest to dla nas idealna sytuacja. Nie widziałem żadnych latarek w lobby, więc też nie za bardzo się tym razem boję o nie. Ale nie będę w stanie się usadowić w piwnicy, na moje nieszczęście, no bo ktoś tu przed chwilą był na górze i jak nie wyjdę z tej piwnicy, to będzie to bardzo, bardzo sus. Buna sobie gasimy, tak? Zdecydowanie. Co wy na to, żeby stanąć sobie tutaj? No proszę, biedna Nancy, akurat jej się trafiło, mogłem już pojechać do tych drzwi, ale no nic. Mój Boże. Ja na przykład uwielbiam grać na Leatherface'a kampiącego. Naprawdę, bardzo dużo rzeczy mnie w tej grze frustruje, ale granie na kampiącego, face kampiącego Leatherface'a z Insidiousem jest czymś po prostu złotym i poszedł decek od razu. Jest to, nie wiem, mimo wszystko jest to bardziej śmieszne niż denerwujące, dla mnie przynajmniej. I wiem, że też dla bardzo wielu z was. Drugi surf na haku ma jeszcze nadzieję chyba na ratunek, skoro jeszcze nie puścił haka. Staniemy sobie w tym miejscu tym razem. No i niestety puściła hak. O Boże. Nie ma ratunku. I też ludzie się boją właśnie ściągać, kiedy się zobaczą, że ktoś się wywalił przy piwnicy, potem jak ktoś wisiał w piwni. No niestety takie są już uroki tego, że ta meta już jest meta. Powiedzmy, ten build istnieje od bardzo, bardzo dawna. Ludzie są już do tego przyzwyczajeni naprawdę. Nawet ci nowi gracze już mieli okazję wielokrotnie spróbować tego smaku kampy. Mam lekkie zastrzeżenia co do obecnej sytuacji.
Okej. Poczekam sobie na 3 staki i od razu odpalam piłę. A, byłem pewien, że będę w stanie... O, ma latarkę, no proszę. Byłem pewien, że będę w stanie go przejechać. Cię przeliczyłem ze swoimi umiejętnościami. A! Było głupie z mojej strony. Bardzo głupie. Zawsze dałem jeden. Tu będzie wjeżdżała piła, tak czy siak powinienem być w stanie go dogonić. Nie ma Deathgarda. O mój Boże. No, najgorszy nie jest to. To można mu przyznać zdecydowanie. No i niestety Leon się poddał też bez nadziei na jakikolwiek ratunek. Została więc tylko ta Mikaela, która swoją drogą bardzo skutecznie mnie unika, bo jeszcze nie byłem jej w stanie powiesić, ale raczej będzie ona w stanie uciec sobie haczem. A nie, to Boon, myślałem, że to hacz, Boże. No i uciekła sobie, ale i tak mecz myślę, że udany. Zdecydowanie kogoś trochę zdenerwowałem, ale no nic, takie uroki są tej gry. No, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Też mam nadzieję, że nie będziecie próbować tego buildu w swoich grach. Nie jest to naprawdę rzecz, na którą gra się przyjemnie. Chociaż tak jak mówię, mi się gra naprawdę fajnie. No i co? Dzięki bardzo ponownie za oglądanie i trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Lecisz dalej niż małyś. Proste leżenie jej natury brzemię. Przyjmiesz kulę, staniesz murem, mordo, liczę na ciebie. Proste leżenie jej natury brzemię. W oczach prawdę widzę jej odwieczne pragnienie. Płyniemy pod prąd, płyniemy pod prąd. Brakuje mi sił, ale nie powiem stop, stop. Płyniemy pod prąd.